Witam serdecznie w Małej Cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto princesa z kokosem, masą krówkową i kremem budyniowym. Ciasto jest bardzo smaczne, aromatyczne, wilgotne, kremowe i wygląda smakowicie. Masa krówkowa delikatnie spływa po kawałkach ciasta. Radzę też ciasto tak pół godziny przed podaniem wyjąć z lodówki. Jak nabierze troszkę temperatury pokojowej, wydaje mi się, że jest smaczniejsze. Inspiracja ze strony Przyślij Przepis. Zapraszam na film. Składniki na krem. 500 ml mleka, 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego, możemy zastąpić cukrem z wanilią, 300 ml śmietanki kremówki 30, 100 g cukru, 6 żółtek, 70 g mąki ziemniaczanej, 30 g mąki pszennej i 250 g masła w temperaturze pokojowej. Do rondelka wlewamy około 200 ml mleka, dodajemy żółtka, mąkę ziemniaczaną, mąkę pszenną, cukier, śmietankę, wanilię, i dokładnie mieszamy, aby nie było grudek. Możemy wymieszać mikserem. Dodajemy pozostałe mleko i stawiamy na gazie, cały czas mieszając gotujemy gęsty budyń. Budyń bardzo szybko się gotuje, ponieważ jest dużo mąki. Gdy powstaną grudki, nie należy się przejmować, tylko energicznie mieszać. Gdy budyń się zagotuje, zmniejszamy ogień na najmniejszy i trzymamy budyń na małym ogniu, mieszając przez około 1 minutę. Ściągamy z ognia, ja mój budyń przełożyłam do metalowej miski, aby szybciej mi ostygł. Nakrywamy folią spożywczą na dotyk i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ma mieć temperaturę pokojową jak masło. Składniki na ciasto. 6 białek z dużych jajek L, 200 g wiórków kokosowych, 3 kokosowe wafelki, użyłam princesy. Wafelki były dosyć długie, dlatego je przełamałam. Szczypta soli, 100 g cukru i 50 g płatków migdałowych. I najpierw przygotujemy wafelki. Kroimy je na drobne kawałeczki. I odstawiamy. Do białek dodajemy szczyptę soli i ubijamy. Dodajemy cukier i ubijamy jeszcze przez chwilę, aż masa będzie gęsta i lśniąca. Dodajemy wiórki kokosowe, płatki migdałowe, mieszamy szpatułką i dodajemy drobno pokrojone wafelki. Krótko mieszamy, piana z białek trochę opadnie. Gotowe ciasto wykładamy do przygotowanej blaszki i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 170 stopniach na funkcji góra-dół przez około 30 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ostudzone ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki, ściągamy papier do pieczenia. I papier wkładamy z powrotem do blaszki.
Ciasto również wkładamy do blaszki. Dzięki temu ciasto będzie później łatwiej kroić. I dodatkowo do ciasta będziemy potrzebować 220 g podłużnych biszkoptów, 400 g masy krówkowej z puszki, 2 pokruszone wafelki kokosowe. Użyłam princesy. Do miski przekładamy miękkie masło i ucieramy mikserem przez około 3 minuty. Następnie w 4 partiach dodajemy ostudzony budyń. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. Składniki możemy jeszcze zebrać z brzegów miski i krótko mieszamy mikserem. I nasz krem jest już gotowy. Na ciasto w blaszce wykładamy tak około 2/3 kremu. Wyrównujemy. Na krem wykładamy masę krówkową, ale najpierw radzę ją rozmieszać w miseczce, aby było ją łatwiej rozprowadzać po cieście. Wykładamy masę krówkową i wyrównujemy. Na masie układamy warstwę biszkoptów. Lekko dociskamy je do masy. Składniki do nasączenia. Około 50 ml wody, 1-2 łyżki soku z cytryny. Składniki do nasączenia mieszamy i tak przygotowanym ponczem nasączamy biszkopty, tak troszeczkę. Na biszkopty wykładamy resztę kremu i wyrównujemy. Na koniec ciasto posypujemy pokruszonymi wafelkami. I ciasto wstawiamy do lodówki na całą noc. Dobrze schłodzone ciasto wyciągamy z blaszki. Ściągamy papier do pieczenia. Ciasto kroiłam wzdłuż dłuższego boku, ponieważ biszkopty układałam równolegle do krótszego. I nasze pyszne ciasto princesa z kremem budyniowym i masą krówkową jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczne, aromatyczne, wilgotne. Masa krówkowa będzie delikatnie spływać po kawałkach ciasta.